Tu postaram się wbić troszeczkę szpilkę, albo też kij w mrowisko i powiem tak, prawdziwych ekspertów jest naprawdę niewielu. Kłopot polega na tym, że przy jednej 10-dniowej terapii nasza flora jest uszkodzona w takim optymistycznym wariancie na okres 4 miesięcy, mniej optymistycznym 4 lat. Dzień dobry, Agata Maksymiuk, Agnieszka Szeremeta, nasz gość, czyli Kuba Maurycz. Dzień dobry, witam. A to jest koktajl w ogrodach. Tradycyjnie zaczynamy od toastu. Wiemy, że Kuba tutaj na zdrowo ze szklanką wody i kawką, ale my z Agnieszką pozwoliłyśmy sobie tutaj podtrzymać. Na podtrzymanie tradycji. Tak, oczywiście, więc drinki są z nami, a raczej koktajle. Także za co wznosimy toast? Na początek. Za zdrowie proponuję. Za zdrowie. Świetnie, akurat. Zdrowie koktajlem popijemy, więc na pewno będzie zdrowo. Także Agnieszka. Oby na zdrowie nam to wyszło. Oby na zdrowie, właśnie. Na pewno nam wyjdzie na zdrowie, oczywiście. I za świetną rozmowę. Mhm. Dobrze. Pierwszy łyk zaliczony. Także możemy zacząć sobie tutaj spokojnie rozmowę. Kuba, powiedz, zaczęliśmy od toastu. Zrobiłyśmy po łyczku koktajlu. Czy to, co zrobiłyśmy, było w ogóle zdrowe? Czy to absolutnie nie wolno sobie pozwalać na takiego drinka dwa razy w miesiącu w naszym przypadku? Powiem ci tak, ja jestem zwolennikiem takiego stylu żywienia, który jest odtwarzalny i możliwy do prowadzenia przez dłuższy czas, w domyśle przez całe życie. Dlatego myślę, że nie ma sensu nazywać się abstynentem alkoholowym, ale z drugiej strony też ja, konsultując pacjentów na co dzień, zwracam uwagę na takie magiczne słowo sporadycznie stosuję alkohol. I mówię, okej, co to znaczy sporadycznie? I u jednych to faktycznie jest sporadycznie, tak jak mówicie, polam z jakiegoś aperolka dwa razy w miesiącu i to jest absolutnie okej. Natomiast u niektórych pacjentów padają takie opcje jak no, co drugi dzień, co weekend, mówię, dobrze, to ile tego alkoholu jest, bo wiem, że już wcale ta częstotliwość nie jest taka super sporadyczna. No, pół litra whisky. Nieźle, tak? Pół litra whisky raz w tygodniu, to nie wiem, czy to można nazwać sporadycznie pewną ilością alkoholu. Natomiast, jak to się mówi, Paracelsus w XVI wieku powiedział, że nie substancja, lecz dawka czyni truciznę. A więc delikatny aperolek dla smaczku, dla kurażu, jak najbardziej okej. Okay. Jakub, to ja mam takie pytanie, bo u kobiet przyjęło się, że dla ich urody, zdrowia, żeby zredukować stres, fajnie jest wieczorem wypić lampkę czerwonego wina. Czy każdego wieczoru? Czy to też jest okej? Okay? No właśnie. Pół litra whisky nie możesz. Jedną lampkę czerwonego wina, bądź lampkę koniaku. I teraz ja postaram się tutaj użyć pewnego artefaktu. Teraz tak, to byłaby lampa. Natomiast lampka to byłoby gdzieś dotąd, nie? Czyli tak średnio 170 ml, czyli powiedzmy 1/3 wysokości tego kieliszka, tej lampki. To jest definicja lampki i to byłoby ok, ale myślę, że 3-4 razy w tygodniu. Mało tego, tutaj warto jest podjąć się tematu, jakie to musi być wino. Powinno być to wino czerwone, wytrawne, takich szczepów jak Merlot, Pinot Noir czy Saint Laurent. To są szczepy, które mają największą zawartość polifenoli, czyli tych składników, które mają właśnie wpływ na utrzymanie zdrowia skóry, redukcję zmarszczek czy też uzupełnienie naszego kolorytu cery. Niemniej jednak w momencie, gdy wybieramy wino, wytrawne nawet, musimy wiedzieć, że taka butelka, czyli 0,7, 700 ml, ma około 580 kilokalorii. Więc jak rozłożymy właśnie tą butelkę wina na cały tydzień, czyli powiedzmy 3-4 kieliszki w tygodniu, to jest jak najbardziej ok. Natomiast jeżeli zmieścimy właśnie dwie lampy i te 0,7 butelki nam pęknie, no to jest już około 600 kilokalorii na wieczór, na kolację, więc to może stanowić bardziej kłopot z insulinoopornością, z nadwagą, z otyłością, z pozostałymi jakimiś kłopotami. Potami dietozależnymi. W przypadku win słodkich trzeba wiedzieć, że to jest prawie dwa razy tyle, około 800 kilokalorii na butelkę. Także tutaj przestrzegam. Mówiłeś o winie czerwonym. Kobiety zwykle sięgają po wino białe, więc czym te wina się różnią? Myślę, że też możemy tutaj to wyjaśnić, bo pewnie wiele pań nie wie. Jasne. W przypadku wina różowego albo wina białego mówimy tutaj o dużo mniejszej zawartości tych polifenoli, więc jeżeli już wybieramy wino, to jednak winko czerwone, to takie lekko cierpkie będzie najlepsze. Musimy się przemóc. Okej, okay. No to znaczy się, ja generalnie bardzo lubię czerwone wino, tylko rzeczywiście ono jest jakby takie mocniejsze w smaku. Chociaż zdarzyło mi się trafić na wino czerwone i było bardzo, bardzo delikatne, natomiast nazwy nie zdradzę, bo nie, chyba nie możemy nawet blokować produktu. W ogóle to my odradzamy picie alkoholu, żeby była jasna sytuacja. I żeby nie wyszło na to, że my rzeczywiście jakby potrzebowałyśmy się upewnić, czy możemy, bo ja bardzo sporadycznie akurat korzystam
z wina czy z Aperola. Dobrze, skoro wyjaśniliśmy, że Agnieszka nie pije za często alkoholu, ale możecie napisać do Agnieszki, żeby poszła z wami na zakupy i wybrała odpowiednią butelkę, to Kuba, powiedz nam, skąd w ogóle powinniśmy czerpać wiedzę, taką sprawdzoną, odnośnie produktów, po które powinniśmy sięgać, po które możemy sięgać, bo jednak, no, mówiąc wprost, internet jest sporym śmietnikiem. Samemu też trudno rozróżnić, co jest dobre, co nie jest dobre, więc gdzie szukać tych sprawdzonych informacji? Tutaj na początku niestety potwierdzę, że internet jest faktycznie dużym śmietnikiem, a wydaje mi się, że ostatnimi miesiącami czy też laty trend niestety poszedł w złą stronę, bo coraz większą popularnością cieszą się rolki, a więc takie krótkie nagrania, które trwają od kilku sekund do 60, bo to się też tak mówi, że wtedy algorytm niesie ten przekaz, jeżeli ktoś obejrzy to do końca. Więc jest większa szansa, że ktoś obejrzy 45 sekund w filmiku niż powiedzmy 2,5 minuty. Niestety bardzo często pojawia się wiedza śmietnikowa, czyli na przykład jak ktoś mówi, który jogurt owocowy wybrać z jakiegoś znanego dyskontu spożywczego, no to ja uważam, że to jest po prostu coś karygodnego. Tak samo jak wybrać dany fast food, który fast food jest lepszy, który batonik. Ja ostatnio, wracając z Warszawy, właśnie postanowiłem zrobić małą kontrę do tego, gdzie stanąłem naprzeciwko baru szybkiej obsługi z kurczakami z Kentucky i zapytałem się, co jako dietetyk polecam z tego właśnie baru szybkiej obsługi. Powiedziałem wyjść, więc to jest chyba najlepsza opcja. Tłumacząc bardzo często, że nie ma czegoś takiego jak właśnie lepszy czy gorszy wybór, że burger z majonezem czy bez majonezu, z większym czy z mniejszą ilością ketchupu, z serem cheddar czy też nie. Tak naprawdę zawsze musimy być świadomi tego, że to jest ogromna ilość kalorii, prawdopodobnie taka, jaką normalnie zjedlibyśmy na dwa pełne obiady. Więc tutaj po prostu należy mieć tą świadomość, którą poruszaliśmy a propos konsumpcji alkoholu. Tak rzadko, jak to tylko możliwe. Jedna z moich obserwatorek podała taki bardzo fajny przykład, że ona ma taki układ, w zasadzie tradycję u siebie w rodzinie, że jadą do właśnie barów szybkiej obsługi tylko i wyłącznie, kiedy czeka ich długa podróż samochodem, gdzie długa podróż samochodem oznacza 400, 500, 600 kilometrów. Więc wtedy faktycznie, jak jesteśmy na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, ok, faktycznie wyjątek od reguły, natomiast na co dzień zdrowy styl życia. Skąd pobierać tę wiedzę? Tu jest też trudne pytanie. Głównie z tego powodu, że w dietetyce ujęło się takie bardzo fajne powiedzenie, że dietetyka jest chyba jedyną nauką ścisłą, w której na jedno zadane pytanie jest wiele prawidłowych odpowiedzi jednocześnie. Więc nawet możemy zobaczyć, że jest styl diety wegański, czyli ten, który w zasadzie opiera się o spożycie produktów roślinnych, w dużej części eliminując bądź zmniejszając spożycie produktów zwierzęcych. Jest też kontra do tego, czyli dieta carnivore, dieta typowo mięsożerna, dieta paleo, dieta Atkinsa, Luca, Elisa, czyli też te systemy, gdzie jednak dominują mięsa, ryby, jaja, owoce morza, czy też pozostałe produkty odzwierzęce z pewnym akcentem roślinnym. Więc przede wszystkim chyba trzeba mieć taką szeroką wiedzę ogólną, aby umieć tak naprawdę ocenić dane jakieś przesłanki. Niestety właśnie pod moimi rolkami bardzo często ludzie piszą, że Kuba, to ja już nic nie wiem. Ty mówisz tak, ona mówi tak, a jeszcze inny facet mówi tak. Ja mówię, właśnie o to chodzi, że nie masz podstaw, a opierając się o rolki tak naprawdę głupiejesz. Przyjdź do mnie na live'a, posłuchaj sobie takiego godzinnego wykładu na jakiś temat i wtedy będziesz mógł złapać chociażby jakiś obraz tego wszystkiego. A inaczej to patrzymy przez dziurkę od klucza tu, zaraz przez dziurkę od klucza do drugiego pokoju i sami nie wiemy tak naprawdę, co widzimy. Właśnie te trendy się zmieniają na szczęście i kiedyś ta świadomość była zupełnie inna. Teraz ludzie coraz bardziej czytają składy, poszukują tego zdrowego stylu życia, bo jak wiemy, zdrowe jelita to nasz jest drugi mózg. Tu ale czekaj, kiedyś? Jeszcze zanim dojdziemy do zdrowych jelit, ja wiem, że Jakub też tutaj miał, zdaje się, rolkę odnośnie jelit, tak. Ale zanim dojdziemy do tego jeszcze, to właśnie, wspomniałaś o rolkach, wspomniałaś o komentarzach, które tam się pojawiają. I teraz jaka część wiedzy tak naprawdę może znaleźć się w tej rolce? Czas jest ograniczony, mówiliśmy o tym, więc znowuż, informacja nie jest do końca pełna, a odbiorcy też nie są specjalistami, więc jak to wyważyć? Jakby ufamy, że jesteś tutaj ekspertem, więc wierzymy tobie, ale takich ekspertów jest bardzo, bardzo dużo w internecie. Czy są jakieś wskazówki, którymi odbiorcy mają się kierować, powinni się kierować, żeby nie trafić na takich samozwańczych ekspertów? Wiesz co, tu postaram się wbić troszeczkę szpilkę albo też kij w mrowisko i powiem tak, prawdziwych ekspertów jest naprawdę niewielu, natomiast jest bardzo dużo pseudoekspertów. I teraz na czym polega cała różnica? Ekspert tak naprawdę ma bardzo szeroką wiedzę ogólną, ale też specjalistyczną i nie potrzebuje żadnych sztywnych reguł, czyli że możesz to, a nie możesz tego, olej kokosowy cię zabija, albo wiesz, jakieś inne pojawiają się takie twarde naprawdę stwierdzenia.
które no nie mają miejsca w dietetyce. Natomiast w momencie, gdy jesteśmy ekspertem, widzimy to wszystko upłynnione, czyli my powiedzmy mamy rozłożone te wszystkie pojęcia na lewo i prawo i możemy sobie wybrać poszczególne to, co nam pasuje. Czyli dla Agnieszki czy dla Ciebie mogą być totalnie dwa różne systemy dietetyczne. Ona może mieć więcej tłuszczów nasyconych, Ty możesz mieć z kolei więcej węglowodanów i każda z Was będzie szczęśliwa, będzie to poprawiało Wasze parametry zdrowotne, samopoczucie i gdybyśmy zrobili interpretację wyników badań krwi teraz i za 3 miesiące, każda z Was będzie zdrowsza, mimo że Wasze drogi totalnie się rozeszły. Natomiast pseudoekspert bardzo często dąży przede wszystkim do dziobania innych. Ja zawsze mówię, że ja nie mam czasu tak naprawdę na podsumowywanie innych, bo mam pracę związaną ze sobą, ze swoją rodziną, czy też z pacjentami, ze szkoleniami, które prowadzę, ze studentami i staram się bardziej po prostu skupiać na tej wartości, którą daję ludziom, a nie, że ktoś użył jakiegoś słowa klucza, że ktoś użył jakiegoś uproszczenia skrótu myślowego i tak dalej. Więc myślę, że bardziej szukajmy osób, które są w stanie pochwalić się swoimi rezultatami, a nie gdzieś tam dziobać innych, bo uważam, że to są osoby, które mają właśnie zbyt dużo czasu wolnego i starają się to robić w taki sposób, aby po prostu wywrzeć na kimś presję. Gdzie szukać tych źródeł? Tutaj też jest trochę ciężko, bo nawet gdybyśmy popatrzyli na literaturę, nawet na pozycje bestsellerowe, które wiele wydawnictw tłumaczy z języka angielskiego na polski, no to tutaj też można powiedzieć, że z perspektywy czasu wiele z tych koncepcji zostało obalonych albo trochę zmienionych. Też umówmy się, że każdy z tych autorów ma powiedzmy swoje szkiełko, swój pryzmat, przez który widzi dane zagadnienia. Więc ponownie, nie czytajmy jednej książki i na tej podstawie nie mówmy, że okej, ja mam już receptę na życie, tylko przeczytajmy sobie 4 książki. 2 wegańskie, 2 mięsożerne, może jakąś pozycję wszystkożerną i wtedy możemy spróbować. No ja nie chwaląc się, mam też takie kultowe szkolenie pod tytułem, żadnym jakimś hipsterskim, dietetyka i suplementacja, poziom 1, 2, 3 i to jest w sumie 36 godzin takiej skomasowanej wiedzy, gdzie nawet kursanci, którzy bywali na moich szkoleniach, mówi stary, ja jestem po 3-letnim licencjacie dietetyki, ale to, co Ty zrobiłeś w 12 godzin na jednym poziomie, to przekracza w ogóle wszystkie informacje, które ja dostałem na studiach. Także... Skąd się to u Ciebie wzięło? Pasja. To zainteresowanie i kiedy to się pojawiło? Wiesz co, zabrzmi to dosyć dziwnie. Natomiast ja w wieku 8 lat zacząłem się pasjonować bardzo mocno tym, co robi mój tata. Mój tata w polskiej żegludze morskiej na statkach przez ponad 40 lat był szefem kuchni i mi się bardzo to przygotowanie żywności spodobało. I on wtedy to zobaczył i powiedział, synu, bardzo mi to imponuje, że chcesz iść w moje ślady, ale powiem ci, że bycie kucharzem to jest strasznie trudna robota. Czy to na statkach, to będziesz, zobacz, 7 na 7, od 7 do 19 musisz gotować, no bo załoga musi jeść. Jak będziesz w restauracji, to o 12 się zaczyna, o której się kończy, nie wiesz. Może 22, może 1, 2 w nocy i tak dalej. Więc może spróbuj przekierować to w jakiś inny sposób. I faktycznie tak się stało już kilka lat później, bo jako chłopak w gimnazjum zacząłem interesować się lekką atletyką, sportem, kulturystyką, ogólnie ćwiczeniami fizycznymi. I wraz z tym poszła bardzo duża pasja do żywienia i suplementacji. Więc dziwnie to zabrzmi, ale mam teraz 35 lat i w zasadzie ponad 20 lat doświadczenia w tym, co robię, bo już pasja tak naprawdę pojawiła się w gimnazjum, mając lat naście. A potem tak naprawdę tylko się to zgłębiało i rozszerzało na kolejne dziedziny. Wow. To jeszcze tylko właśnie zadam pytanie odnośnie tutaj tego, co wspomniałeś, że jakby tradycyjnie czasami czerpiemy to, czego nas nauczyli dziadkowie, rodzice. Czy nie miałeś ochoty właśnie tego jakby powiedzieć? Czy to w jaki sposób żyli nasi dziadkowie było zdrowe? No bo można powiedzieć, że troszkę nie zaszkodzi, prawda? Jak zjemy sobie deserek, tak troszkę go tam dziubniemy systematycznie, to no tak, nie zaszkodzi. Dawniej też mówi się, że było troszkę mniej chorób. Ludzie sobie z wieloma rzeczami radzili właśnie przy pomocy żywności, czy przy pomocy różnych roślin, ziół. Teraz częściowo się do tego wraca, ale wiadomo, że to nie jest taki całkowity też powrót. Czym te czasy się różnią? Aż tak bardzo ta żywność, te produkty się zmieniły, że jednak już nie można sięgać po wszystko w odpowiednich ilościach, bo albo będziemy bardzo grubi, albo będziemy mieć zaraz cukrzycę, depresję i inne choroby cywilizacyjne nas dogonią? Długie pytanie i będzie chyba równie długa odpowiedź. Tak. Jesteśmy na to gotowe. Przyznam się szczerze, że jeżeli chodzi o takie porównanie, to przede wszystkim warto jest powiedzieć też to, co ja na każdym kroku podkreślam, czyli dietetyka przeżywa i powinna przeżywać pewien renesans, tak? Czyli tak jak mówiliśmy o tej sinusoidzie historycznej, tak samo my powinniśmy czerpać właśnie z tego, co zostało wypracowane wiele lat temu, kiedy jadło się żywność nieprzetworzoną, bo nasi dziadkowie, czy nawet ojcowie, nie mieli możliwości podskoczenia tu do McDonalda, tu do KFC, tu do żabki, po wafelki, po hot dogi i tak dalej. Czegoś takiego po prostu nie było. Kiedyś było jednak celebrowanie tych posiłków. Wspólnie jedli śniadanie, potem po pracy, jak tata przyszedł
przed jedzono obiad i potem kolacja. I to jest też to, co wspólnie z Michelem Moron miałem okazję rozmawiać kiedyś w Świnoujściu, propos wakacyjnego miasta kobiet. Powiedział o różnicach. Wtedy cię zobaczyłam. Pomiędzy polską a francuską mentalnością. W Polsce faktycznie rodzice mają tendencję do tego, że te dzieci futrują cały czas. Czyli jest śniadanie, obiad, kolacja, a pomiędzy tymi posiłkami mnóstwo przekąsek. We Francji, powiedział Michel, że przychodzi dziecko, mówi o 11:30, mamo, jestem głodny, matka się patrzy na zegarek, obiad o 13:00. I tyle. Więc faktycznie być może jednym z tych elementów, które wielu osobom służą, jest tak zwany IF, intermittent fasting, czyli ten post okresowy, gdzie dzielimy to sobie na okno postne, powiedzmy jest to 16 godzin i 8 godzin jedzenia. Czyli mamy na przykład śniadanie o godzinie 10:00, potem obiad o godzinie 14:15, kolacja o 18:00, więc te 8 godzin starczy odejmujemy. I tyle. Po 18:00 już po prostu nie jemy. Możemy wypić sobie szklankę wody z cytryną i tak dalej. Okej, ale nie jemy żadnego deserku, żadnych wafelków, żadnych jakichś innych smakowitości czy pozostałych elementów. Więc przede wszystkim rada taka podstawowa. W dietetyce nie ma wytrychu. Nie ma rady, nie ma jakiejś drogi na skróty. My musimy przede wszystkim powrócić do tego, co robili nasi przodkowie. Czyli jeść więcej warzyw, więcej owoców. Jak jemy sobie mięsa, to żeby to nie były nuggetsy, parówki czy jakieś salcesony, tylko faktycznie rybka z grilla albo polędwica wołowa, wieprzowa, kurczak i tak dalej. Spożycie jajek, bardzo dobry pomysł na regulację poziomu glukozy, na regulację poziomu lipidów, czyli cały cholesterol, sytość. Stan naszej skóry, oczu, paznokci, wszystkiego po kolei. Także w ten sposób powinniśmy działać. Nie jesz salcesonu, ale zrobię ci jajko na śniadanie. Nie jem salcesonu. Staram się nie jeść też mięso. Nawet bardzo mocno nad tym pracuję, żeby wykluczyć również drób. Ale wiem, że mięsa dobrej jakości, z, że tak powiem, dobrego chowu, jak najbardziej są wskazane. A ty, Agata, będziesz musiała ograniczyć cukier. Oczywiście, ale zanim porozmawiamy o mnie, co z tą żywnością? Jak bardzo ona się zmieniła? Tutaj rzeczywiście ta część pytania nam uciekła w potoku naszego pytania. Nie, ja po prostu chciałem jeszcze dokończyć później. Także jeżeli chodzi o żywność, faktycznie tutaj mamy duży kłopot w postaci wzrostu ilości ludzi na świecie. Jednak takie pomidorki, które uprawiała sobie nasza babcia, kontra to, co możemy dostać w zasadzie w każdym dyskoncie spożywczym. Tutaj czy to jest Biedronka, Lidl z Połem i tak dalej, gdziekolwiek, to jest wszystko jedno i to samo. Tutaj niestety można to zobaczyć po smaku i po zapachu. Jak dostaniemy pomidorki z działki od babci, to one pachną, one smakują, one są soczyste. Wystarczy wrzucić taką siateczkę z pomidorkami lekko otwartą, pójść do kina, wracamy. Pomidorami po prostu jak włoskiej pizzerii pachnie w całym domu. Natomiast te pomidory, które my kupujemy, one niestety są prowadzone przez nawozy azotowe, więc one bardzo często nawet dojrzewają przedwcześnie i są pryskane chemią spożywczą, która ten kolor pomidorka z zielonego zmienia na czerwony. Więc my myślimy, że on jest dojrzały, ale on wcale nie jest ani dojrzały w smaku, ani nie ma takiej pojemności antyoksydantów, witamin, składników mineralnych i pozostałych elementów. Pytanie, czy my coś możemy z tym zrobić? Bardzo często stwierdzam, że nie, bo jednak części osób nie stać na żywność typu eko, bioorganik i tak dalej, albo też no, w przeciwieństwie do mnie ktoś nie mieszka na wsi, tylko mieszka w mieście, no więc wątpię, żeby na małym balkoniku był w stanie po prostu wyhodować sobie cebulę, dymkę, szczypiorek, pomidory, cukinię i wszystko po kolei. Jednak ta podstawowa zasada, aby jednak to żywienie było nieprzetworzone, to jest chyba najważniejszy aspekt, plus bardzo często się zwraca na to uwagę fortyfikacja, czyli nawet taka suplementacja podstawowymi składnikami, jak właśnie witaminy, składniki mineralne i tak dalej, superfoody, naprawdę super opcja, bo ja patrząc na pacjentów, którzy przychodzą do mojej poradni, bardzo często w tym menu piszą, że faktycznie nie spożywają słodyczy, produktów przetworzonych, fast foodów i tak dalej, a jednak jak się zerknie w tą witaminę D, to niestety tak jak w przypadku 90% polskiej populacji, puka ona w dno od spodu, tak? Czyli jest ten poziom bardzo niski. Wysoki poziom homocysteiny, czyli zaburzenie, niedosyt tych witamin grupy B na porządku dziennym. Niski poziom ALP, czyli niedobory cynku na porządku dziennym. Więc to faktycznie jest coś, na co warto jest zwrócić uwagę. Padło jeszcze takie pytanie dotyczące tego, w jaki sposób można sobie poradzić, jak to zdrowie się zmieniło. No znowu, nasi dziadkowie, nawet nasi ojcowie, nie mieli raczej smartfonów. Nie było Wi-Fi, 5G i tak dalej, dostępu do internetu wszędzie i zawsze. Były takie czasy, gdzie faktycznie będąc w centrum Warszawy, faktycznie tego zasięgu nie było. Od kiedy te maszty są bardziej wydajne, no to faktycznie ten internet jest wszędzie. Ale niestety powoduje to, że
Ja mówię, cieszę się, że kończyłem liceum w 2007 roku, kiedy jeszcze tych smartfonów nie było. Ja wtedy nie pamiętam, czy miałem Nokia 3310 czy coś, gdzie gra w węża to było wow i super. I ja faktycznie w tej szkole byłem, uczestniczyłem w tych lekcjach, uczyłem się, a przed pójściem spać to albo człowiek właśnie uczył się do jakiegoś egzaminu, albo czytał książkę. Teraz każdy z nas to robi. Instagram, Facebook, TikTok czy maile i tak dalej i tym światłem niebieskim, czyli wszystkim elementem elektroniki. To, czy to jest laptop, czy to jest tablet, telewizor, cokolwiek tak naprawdę, co emituje to sztuczne światło niebieskie, powoduje, że mamy zaburzenie naszej naturalnej równowagi między kortyzolem a melatoniną. W drugiej części dnia powinniśmy mieć wysoki poziom melatoniny, a niski poziom kortyzolu. Niestety, wszelkie formy elektroniki to zaburzają. Co tłumaczy też, dlaczego coraz więcej osób ma kłopoty z insulinopornością, bo jest gorszy sen, kłopoty z podjadaniem, kłopoty z nadwagą, bo regulacja leptyna i grelina też siada od problemów ze snem. Ponadto depresja, która też jest bardzo mocno powiązana ze snem. Generalnie wszystko nam się sypie, bo nie utrzymujemy czterech podstawowych filarów życia, czyli żywność, aktywność fizyczna, regeneracja oraz właśnie ewentualne suplementowanie braków, niedoborów w naszym żywieniu. Także to jest coś, co się zmieniło i wiele osób faktycznie zauważa, że oni cieszą się, że mogli żyć powiedzmy w tych latach 1940-2020 plus minus, bo było wtedy lepiej. Mogli przeżyć to życie normalnie. A my teraz nie dość, że żyjemy w pędzie, w stresie, to jeszcze niestety ta elektronika i wszystkie udogodnienia teoretycznie nasze zdrowie bardzo mocno psują, więc zachowajmy taki zdrowy dystans i faktycznie więcej na słonku i cieszyć się tą naturą, a nie, że jesteśmy na słońcu, a sprawdzamy, czy lajki nam się na Facebooku czy Instagramie zgadzają. To jest naprawdę super fajne podejście. My wyjątkowo jesteśmy nie na słonku, wytłumaczymy się trochę. Zwykle nagrywamy na słonku w ogrodzie. Nie sprawdzamy w trakcie nagrania lajków. Dzisiaj zabrakło. Tak, ale niestety słońce dzisiaj schowało się przed nami i deszczowa chmurka wyszła nam na spotkanie, stąd jesteśmy w tym pięknym miejscu, które mimo wszystko i tak znajduje się w ogrodach. Kuba, to uzupełnijmy tutaj jeszcze troszkę twoją odpowiedź. Wspomniałaś o suplementacji. W Polsce słyniemy z tego, że lubimy się suplementować w sposób szalony. I znowuż, czy powinniśmy zwrócić się do specjalisty, czy jesteśmy w stanie sami wydzielić sobie tabletki, które jednak lubimy łykać, z czym alarmują cały czas farmaceuci, że nieco za dużo tych tabletek wykupujemy. Powiedziałbym tak, jeżeli chodzi o pewne rzeczy jak witaminę D, raczej w ciemno można powiedzieć, że możemy to zrobić na własną rękę. Dlaczego? Bo według danych statystycznych prowadzonych od lat, i to niestety się powtarza co roku, mimo że właśnie ta świadomość, wystąpienia w telewizjach śniadaniowych, artykuły bezpłatne i tak dalej, jest tego multum, to niestety dalej ludzie i nie spędzają tego czasu na słońcu, nie suplementują się, więc dalej 90% Polaków posiada solidny deficyt witaminy D, czyli mamy poziom poniżej 20, to jest ten znaczący deficyt i właśnie w tym poziomie poniżej 20 jednostek znajdziemy 90% naszego kraju. Gdybyśmy od 10 do 15 byli na słonku chociaż godzinę czasu, eksponując całkiem sporą powierzchnię swojego ciała, więc jak to się mówi żargonowo, może bez ceraty, tak, bez koszulki, to może nie do końca dobry pomysł, bo to jednak trochę obyczajowo niesłusznie. Natomiast zróbmy tak, żeby były gołe ramiona, gołe nogi, bardzo ważne. Twarz bez okularów przeciwsłonecznych. Niektóre okulary przeciwsłoneczne wyglądają prawie jak gogle narciarskie, a to jest bardzo ważne, aby wiedzieć, że w oku, w naszej gałce ocznej, jest najwięcej receptorów dotyczących tego, czy światło jest pobierane. I to też tłumaczy, dlaczego część osób pali się na raka. No bo jeżeli mamy okulary przeciwsłoneczne, to dla naszego organizmu dajemy informację, jest noc. Nie musisz wytwarzać melaniny, czyli tego barwnika, który powoduje, że my się opalamy. No więc jak nie ma tego barwnika, to potem jesteśmy czerwoni. Ciekawostki też dotyczą tego, że bardzo wiele osób ma wysoki poziom homocysteiny. Czyli tutaj nawet nie musimy robić takich droższych badań kierunkowych, typu kwas foliowy, witamina B12. Wystarczy zbadać tą homocysteinę. Jeżeli ona jest jednocyfrowa, czyli powiedzmy 8, 9 i tak dalej, jest w porządku. Natomiast pacjenci, którzy do mnie przychodzą, bardzo często mają wyniki 12, 16, 30, które pokazują, że faktycznie poziom witaminy B9, B12 i pozostałych witamin grupy B jest gdzieś tam na poziomie podłogi. A to jest coś, co warto jest opowiedzieć w szerszym kontekście, dlatego że my tak często myślimy, dobra, witamina B12 to procesy krwiotwórcze. Czyli nie chcesz mieć anemii, to witamina B12 musi być na wyższym udziale. Ale co jeżeli powiemy, że witamina B12 jest bardzo ważna dla wzrostu dzieci? Potem na przykład chłopcy mają kompleksy, bo mają 160 cm wzrostu, kiedy połowa klasy ma 180 już. Jakby dlaczego tak jest, nie? Więc witamina D, magnez, witamina B12 to są takie aspekty, które bardzo mocno wpływają na wzrost. Kondycja naszego mózgu. Zdarzają się pacjenci,
którzy mają wręcz takie objawy, jak w kleszczowym zapaleniu opon mózgowych, czyli splątanie, czyli kwestie dotyczące kłopotów z wypowiedzią, szumy uszne, zawroty głowy i tak dalej. Naprawdę jest grubo i już ktoś szuka tutaj boreliozy, już ktoś idzie prawie na punkcję, żeby sprawdzić w tym płynie mózgowo-rdzeniowym, czy jest ta borelioza, gdzie badanie samo kosztuje 10 tysięcy i jest bardzo nieprzyjemne, bo przyjąć igłę w kręgosłup naprawdę nie jest miło. Natomiast wystarczy sprawdzić poziom witaminy B12 i bardzo często ona jest albo poniżej tego z okresu referencyjnego, albo właśnie znowu z lewej strony. Więc to są takie elementy, gdzie powiedziałbym, że witaminy grupy B, tak zwane B-kompleksy, i tutaj znowu dobre jakościowo i w dobrej dawce, przez 2 miesiące warto byłoby przyjmować prawie u każdego Polaka, natomiast potem można przejść sobie do terapii uzupełniającej. 3-4 razy w tygodniu po jednej kapsułce jest ok. Natomiast pytanie, jaki wybrać produkt, bo tutaj powiedziałaś wcześniej, Agata, o tej aptece, o farmaceutach i tak dalej. Ja może teraz trochę nadepnę na odcisk kilku osobom, ale powiem, że paradoksalnie w aptece rzadko kiedy można znaleźć dobre preparaty. To są formy takie, które nie powinny mieć tak naprawdę miejsca w obiegu, bo jest to witamina B12 w formie cyjanokobalaminy, a nie metylokobalaminy, która właśnie wpływa na tą homocysteinę, nie jest obarczona ryzykiem choroby nowotworowej i tak dalej, lepiej się wchłania, generalnie jest wszystko super. Dawki też to powinno być około na przykład 100 mikrogramów, a nie 2,5 mikrograma jak w aptece. No, powoduje to tak naprawdę konieczność kupienia produktu, z którego wysypujemy te 30 czy 60 kapsułek i to de facto powinna być nasza dawka dzienna. Więc jeżeli chcemy szybko, w etapie 2 miesięcy, uzupełnić sobie te deficyty i potem cieszyć się po prostu tą nieprzetworzoną żywnością, to tak naprawdę powinniśmy pójść w suplementy diety, które niestety mają bardzo często taką złą passę, bo raz, reklamy w radiu i telewizji, po drugie, przekaz każdego farmaceuty. Produkt XYZ to lek, a nie suplement diety. A ja się tak zastanawiam, Boże, jaka jest różnica? Poza legislacją, poza tym, że tutaj musisz mieć GMP lekowe, poza tym, że tam musisz zapłacić po prostu mnóstwo siana na to, żeby to zarejestrować jako lek, de facto zapewniam Was, że i leki, i suplementy diety składają się ze składników pozyskanych od tego samego producenta. Wow, to jak strasznie sobie... To przykre. Jak sobie poradzić, a czy możemy dietą suplementować właśnie między innymi witaminy z grupy B i w jakich na przykład produktach? Jasne. Generalnie mówi się, że definicja samej suplementacji to jest uzupełnienie niedoborów wszelkich. Czy to są właśnie witaminy, składniki mineralne, czy to są szczepy probiotyczne, czy to są antyoksydanty i tak dalej. Natomiast problem polega na tym, że część z tych składników, choćbyśmy chcieli, nie możemy uzupełnić, bo w przypadku witamin grupy B przede wszystkim jest warto powiedzieć o zielonych warzywach liściastych, czyli sałata, czyli rukola, roszponka, jarmuż, szpinak i tak dalej. Można sobie z tym całkiem nieźle poradzić. Natomiast pytanie, czy dodając na przykład 3 liście szpinaku do omletu, czy to jest właśnie już ta ilość, która nas interesuje? No raczej nie. Raczej tutaj około 0,5 kg dziennie tych zielonych warzyw liściastych powinniśmy spożyć. No więc jeżeli ktoś nie je sałatki albo nie miksuje sobie pesto do mięsa czy do kanapki, no to tutaj ciężko jest to zrobić. Oczywiście miksując z oliwą i czosnkiem kolendrę czy natkę pietruszki i tak dalej, możemy sobie całkiem nieźle poradzić i faktycznie tą ilość gramatury zmieścić. Ale znowu, jeżeli ktoś od czasu do czasu po prostu sobie coś skubnie albo da do kanapki liść sałaty i jest zadowolony, no to tutaj jeszcze wstrzymajmy fanfary, bo jednak dużo jeszcze brakuje. W przypadku witaminy B12 przede wszystkim produkty odzwierzęce. Czerwone mięso, podroby, tak, czyli wątróbka, jak najbardziej dobry produkt, o którym można wspomnieć, i jajka. Generalnie nasza dieta powinna być urozmaicona i nieprzetworzona, czyli powinniśmy mieć i mięsa, ryby, jaja, owoce morza, powinniśmy mieć tam również zboża, bulwy, tak, czyli ziemniaki, bataty, płatki owsiane, kaszę gryczaną i tak dalej. Grzyby, które wbrew obiegowej opinii nie są bezwartościowe, tylko zawierają i dużo tłuszczów, dużo błonnika i dużo składników mineralnych. Na przykład kurki mają wręcz działanie przeciwdepresyjne, więc tutaj warto jest powiedzieć o tych tak zwanych nutraceutykach, czyli elementach, które są w żywieniu i które mają faktycznie działanie terapeutyczne, ale jakoś mało się o tym mówi, bo mamy też wbite w głowę, że lek leczy, a suplementacja czy żywienie to jest tak, można mieć, można nie mieć. Ja też na kursach miałem wielu lekarzy, którzy powiedzieli, Kuba, mówisz absolutnie fenomenalne rzeczy, ale o czym my tu gadamy, kiedy my podczas 6 lat edukacji, zanim w ogóle dojdziemy do specjalizacji, mamy około 4 godziny wiedzy o dietetyce, gdzie przyszedł profesor, coś tam pokazał, że to jest piramida żywienia, coś tam powiedział o diecie lekkostrawnej i to by było na tyle. Dlatego właśnie jak kobiety z zespołem policystycznych jajników, czyli nadmierną masą ciała, kłopotem z regularnym miesiączkowaniem, bardzo często też jakimś nadmiernym owłosieniem obejmującym twarz, ramiona czy pozostałe części ciała, pójdą do lekarza i zapytają się o dietę, to pan doktor powie, nie, dieta nie ma sensu. To nie ma znaczenia. Tak, jak się chce pani odchudzić, to może tak, ale normalnie to nie. To są takie tableteczki. Tak, tak, proszę bardzo, dufaston, metformina i tak dalej i to jest super. No, to jest tylko i wyłącznie uzupełnienie tej terapii i przede wszystkim warto jest zwrócić uwagę na to, że to jest leczenie objawowe, czyli to jest tak, jakbym miał
głębokie cięcie, krew mi kapie, no to powiemy, dobra, to Kuba, trzymaj tutaj te żyły, żeby tak, uciśnij, żeby nie było źle. I co, ja mam ucisnąć to do końca życia, czy jednak ktoś mnie w końcu zszyje? Nie? Bo jednak ja patrzę na to, że mam usunąć przyczynę, z którą przyszedł pacjent. Tak samo Hashimoto. Hashimoto nie jest samą niedoczynnością tarczycy. Na to te leki jako lewotyroksyna, pod każdą możliwą nazwą, one pomagają tylko ogarnąć objawy. Natomiast przyczyna to jest zaburzona tolerancja immunologiczna, czyli nasz układ odpornościowy zgłupiał i zamiast powiedzieć, tu swój, tu jest Kuba, a tam wróg, jakieś wirusy, bakterie, grzyby i to zwalczajmy, to nasze białe krwinki, nasz układ odpornościowy pomyślał, ta tarczyca wygląda podejrzanie, dowalmy jej. I to jest po prostu wojna domowa. To jest po prostu atak na tkanki własnego ciała. I naprawdę, pomimo faktu, że będziemy przyjmowali ten element lewotyroksyny, ten hormon do końca życia, to z roku na rok będziemy potrzebowali coraz większą dawkę. Zaczynamy od 25. Bardzo często przychodzą do mnie pacjenci, którzy już mają dawkę 100-150 i niestety to ich pogorszone samopoczucie coraz bardziej gaśnie i dopiero się poprawia w momencie, kiedy my zrobimy porządek w naszym organizmie. Ja jeszcze tylko tak dodam, bo robię sobie kontrolne badania, więc mogę skorzystać też z Twojej porady. Ja zazwyczaj, wiesz co, jak odbieram wynik, patrzę, czy wszystko jest w tych wskaźnikach powyżej, poniżej, w normie. Jeżeli widzę, że jest w normie, to znaczy, że jest wszystko okej. Bo zazwyczaj traktuję to ok, ale czuję, że mój organizm w jakiś sposób mnie domaga. Czy warto się właśnie skierować na przykład do Ciebie o taką poradę, żeby przejrzeć skrupulatnie te wyniki? Pewnie pańskie oko konia tuczy, natomiast powiem, że zdecydowanie i tutaj my słyniemy w naszej poradni BUL z tego, że pomagamy w przypadkach beznadziejnych. Czyli jeżeli ktoś był u jednego, drugiego lekarza, u fizjoterapeuty, u osteopaty, u dietetyków klinicznych i wszyscy po prostu położyli krzyżyk na pacjencie, no to my takich ludzi wyciągamy. Nawet jeżeli chodzi o kwestie dotyczące niepłodności czy obniżonej płodności. Pary się leczą po 7, po 5 lat i tak dalej, my taką sprawę załatwiamy w pół roku. Więc faktycznie jesteśmy bardzo mocno skuteczni. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy coś w połowie zakresu referencyjnego jest ok, to tutaj muszę powiedzieć, że generalnie tak, ale nie zawsze. Bo w przypadku na przykład takich elementów jak krwinki białe, krwinki czerwone, czyli morfologia, faktycznie dobrze jest być w połowie tego zakresu referencyjnego. Natomiast są takie badania, które lepiej jest mieć przesunięte w prawą stronę. Na przykład FT3 i FT4, czyli te nasze hormony tarczycy, zaś TSH, hormon przysadki, który bardzo często, nie wiem czemu, bywa nazwany hormonem tarczycowym, on powinien być bardziej z lewej strony. Czyli jak mamy zakres od 0,3 do 4,2, to taki 1 do 2 jest mile widziany. Powyżej 2,5 do 4 to jest tak zwana subkliniczna niedoczynność tarczycy. Są też badania takie, gdzie ten wynik powinien być niski. Na przykład D-dimery, czyli coś, co wskazuje na krzepliwość krwi. Taki problem ostatnich lat, gdzie nagłe przypadki zgonów niestety coraz częściej bywały obserwowane. Także wszystko zależy. I tutaj znowu można powiedzieć, ok, jestem w połowie, to super. No, w tym przypadku może tak, w tym przypadku może nie. Dlatego ze specjalistą zawsze warto jest się skonsultować. Natomiast z doświadczenia z pacjentami też wiem, że lekarze, hematolodzy, dietetycy kliniczni naprawdę są różni i czasami są wybitni, którzy naprawdę super, że taka osoba jest i można tutaj jakby powiedzieć, że nie, no ja jakby nie mam nic do dodania w stosunku do tego, co pan doktor powiedział. A czasami jest tak, że tylko po prostu człowiek się łapie za głowę i zastanawia się, jak to jest możliwe, że ten człowiek dostał dyplom i faktycznie pracuje z pacjentem. Powiedz nam, na czym w zasadzie polega Twoja praca przy współpracy ze sportowcami? Bo przeczytałam w internecie, że zasłynąłeś tutaj ze współpracy z zawodnikami MMA. Wiemy też, że pracowałeś między innymi z Michałem Materlą, ale też z Joanną Jędrzejczyk. Na czym polega ta współpraca? Czy ty rzeczywiście jakby wydzielasz im dawki jedzenia, dawki suplementów, czy rozpisujesz, co mają robić, spędzasz z nimi te dnie przed najważniejszymi walkami? Jak to wygląda? Wiesz co, faktycznie moja rozpoznawalność taka szeroka rozpoczęła się około 2014 roku przy pomocy właśnie współpracy z takimi osobami jak Michał Materla, Piotrek Strus, Mamet Kalidow, Aslan Beksajdow, Asia Jędrzejczyk, Paweł Kiełek i naprawdę wiele osób, które są związane po prostu ze sportami walki. Natomiast tam, poza tym, że udało nam się dosłownie zrewolucjonizować ten aspekt dotyczący żywienia i suplementacji, to wyjściowa kwestia jest podstawowa, limit wagowy. Być może część z naszych słuchaczy, z naszych widzów nie wie, ale przede wszystkim ci sportowcy bardzo często zbijają około 8, 10, 12 kg swojej masy ciała. Bywa w przypadku większości mężczyzn, że nawet około 20 kg. Czyli Michał Materla, który ma kategorię 84 kg,
na co dzień bardzo często waży około 100 kg, powyżej 100 kg. No i jednak w etapie powiedzmy 2-3 miesięcy trzeba tą wagę docelowo zrobić. Jest to bardzo trudne, a chodzi też o to, żeby przypadkowo nie robić tego źle, co narażałoby nas na kontuzję i niestety na 3 tygodnie przed walką okazuje się, że zerwało się więzadło w kolanie, czy jakaś kontuzja mięśnia zerwanego, naciągniętego i niestety trzeba walkę odwołać. Dlatego trzeba wiedzieć przede wszystkim, jak to zrobić w taki sposób, aby był wilk syty i owca cała. Czyli kilogramy mają spadać, ale dyspozycja fizyczna zawodnika ma być super i mamy właśnie uniknąć takich rzeczy jak infekcja, kontuzja, czy jakieś pozostałe kłopoty zdrowotne. Więc przede wszystkim moja funkcja polega na tym, żeby zapewnić tą opiekę przedstartową na 2-3 miesiące przed tym wydarzeniem, co w szczycie tak naprawdę miałem około 15 osób związanych z samym MMA, poza, jakby nie licząc pozostałych zawodników ze sportów drużynowych, takich jak piłka nożna, siatkówka czy koszykówka. Więc tam jednak ta gorąca linia, że tak powiem, na telefonie się cały czas grzała. Co jeszcze natomiast? Przede wszystkim poza tym pilnowaniem i faktycznie codziennym raportowaniem. Cześć, jak się czujesz? Ile masz na wadze? Jak zjadłeś wczoraj? Czy dzisiaj masz jakąś ochotę na, no po prostu chodzi za tobą jakaś, nie wiem, zupka tajska na mleku kokosowym, więc postaramy się jakoś w to menu wcisnąć, ale muszę o tym wiedzieć zawczasu, a nie po prostu po fakcie, żeby zastanawiać się, potem drapać w głowę, dlaczego ta waga nie spada. Więc to jest taki aspekt podstawowy. Natomiast nie ukrywam, że u nas ten poziom opieki nad zawodnikiem był cały czas, 365 dni w roku i obejmował także ten okres off-seasonowy, czyli okres tak naprawdę po walce, przed określeniem kolejnej walki i tak dalej i interpretację wyników badań krwi. Czyli ja każdorazowo sprawdzałem, jak się ma masa kostna tego zawodnika, jak się ma jego układ odpornościowy, no bo część z tych osób na przykład męczy się z takimi jednostkami jak atopowe zapalenie skóry, czy pozostałe jednostki autoimmunologiczne jak Hashimoto, więc tam musimy też balansować nad tym, aby to zdrowie było po prostu cały czas zadbane. Więc taki aspekt absolutnie podstawowy to jest to, żeby ten zawodnik zrobił limit wagowy, żeby mógł utrzymać pas, no bo jednak brak limitu wagowego to automatycznie pas oddajemy, a z drugiej strony chodzi o to, żeby no nie mieć potrąconej garzy, a jednak 20-30% mniej wyciągnąć z pensji, to dla takiego zawodnika jest naprawdę bardzo ważny aspekt. No a potem były też pozostałe współprace, czy to chociażby z reprezentacją Polski w piłce nożnej, tak jak mówiłem, koszykówka, siatkówka, zawody sylwetkowe. Także tutaj naprawdę było tego sporo. Sukces Roberta Lewandowskiego tak naprawdę przyszedł w momencie, kiedy Ania zajęła się jego dietą. To akurat wiem z nieoficjalnych źródeł, więc rzeczywiście ta dieta ma ogromne znaczenie. Ale wracając do tematu, ponieważ ja jestem z branży beauty i na co dzień spotykam się z kobietami, które zrobią wszystko, żeby wyglądać pięknie, młodo. Czy jesteśmy też w stanie tutaj, prowadząc dany styl zdrowotny życia, jesteśmy w stanie wpłynąć na naszą urodę, skórę, włosy? Zdecydowanie. Piękno pochodzi od wewnątrz, można tak powiedzieć. I ja często zwracam uwagę na to, że jest jak najbardziej okej korzystanie z usług kosmetyczek, kosmetolożek i tak dalej. Czyli te wszystkie peelingi kawitacyjne, mikrodermabrazje, kwasy, poprawcie mi, jeśli tam pewnie tych zabiegów jest milion, nie? Natomiast to jest super i takie mechaniczne oczyszczanie na skórka jest ekstra, ale bardzo często mam wrażenie, że te kobiety po prostu kręcą się jak patyk w przerębi, bo borykają się z trądzikiem i znowu kwasy, peeling i tak dalej, maseczki. Natomiast jeżeli ten trądzik jest taki uporczywy, to znaczy, że w środku, w organizmie coś nie gra. Niestety kłopot dotyczący trądziku polega na tym, że on ma naprawdę bardzo, bardzo wiele etiologii. Czasami to jest problem wątroby i po prostu tej detoksyfikacji naszego organizmu, bo umówmy się, że wątroba jest bardzo mocno ukrwionym narządem, tak? 1,5 litra krwi właśnie znajduje się w samej wątrobie i tam cały czas filtracja zachodzi. I czasami ta wątroba, mając kłopoty, manifestuje właśnie te problemy w postaci cery trądzikowej. Bardzo często jest to też kłopot dotykający, uwaga, insulinooporności, czyli w momencie, kiedy mamy nadwagę, kiedy mamy skoki poziomu glukozy we krwi. Bardzo często też hipoglikemię reaktywną poposiłkową, mówiąc po ludzku, taką urwaną wtyczkę z prądu. Czyli jesteśmy po posiłku, jest fajnie, przychodzi godzina potem, a my mamy nagle taki zjazd do bazy. Czasami manifestuje się to też w taki sposób, gdzie mamy taki nagły atak paniki, mamy atak duszności, kołatania serca, zimne poty, trzęsące się ręce, uczucie takiego kamienia w żołądku, więc faktycznie objawy są naprawdę różne, ale to jest bardzo często taki nagły spadek po prostu tej glukozy we krwi. Niestety następuje tam aktywacja czegoś takiego, co nazywamy IGF-1, czyli insulinopodobny czynnik wzrostu, potem on przerabia się na androgeny, tak jak testosteron i DHT. I niestety potem nasza cera przypomina park Yellowstone, co chwilę gejzer. Więc to są właśnie takie aspekty, które można wskazać jako taki wielowymiarowy
nowotworowy aspekt trądziku. Poza tym hormony płciowe, poza tym bariera jelita cienkiego, kłopot z mikrobiomem naszej skóry. Każdy z nas ma na skórze tak naprawdę gronkowca złocistego i generalnie jest on tak naprawdę nas nieatakujący. Ale czekamy tylko chwilę na tąpnięcie odporności i już pyk, 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 już gdzieś tam jesteśmy obsiani tymi czerwonymi plamkami. Więc kwestia dotykająca skóry i tego, w jaki sposób się odżywić, jakie deficyty załatać, w jaki sposób zadbać o właśnie zdrowie wątroby, jelita cienkiego, o mikrobiom, czyli o nasze jelito grube i te bakterie probiotyczne, to jest naprawdę znowu bardzo, bardzo duże pole do popisu. A coraz częściej właśnie, nawet na fanpage'ach, na Instagramie, wielu właśnie dietetyków klinicznych, kosmetologów jest pokazana pani before, after, nie? Trądzik różowaty, czy tam trądzik młodzieńczy i tak dalej, wszystkie formy, atopowe zapalenie skóry, cera sucha, cera łuszczycowa i tak dalej. Naprawdę można to wszystko ogarnąć, tylko trzeba wiedzieć jak. A ja bardzo często też niestety spotykam się z pacjentami, którzy mówią, no mam problem z trądzikiem od 4 lat, Izotek, czy tam właśnie tetracykliny, retinoidy i tak dalej, mówię, Chryste Panie, no i zaczyna się. A czytał Pan albo Pani ulotkę tego leku? Bo jakby to, co tutaj widać w hormonach płciowych, wątroba, jelito i tak dalej, to są właśnie skutki uboczne przewlekłego stosowania tego leku. Ale bardzo często niestety lekarze, jak nie wiedzą, co zrobić, to wypisują te leki, bo wiedzą, że są skuteczne. A Agnieszka wspomniała tutaj też o Ani i Robercie Lewandowskich. Co ciekawe, w internecie można znaleźć bardzo dużo memów o tym, że to właśnie Ania jest tutaj tym sukcesem i kasza jęczmienna? Jaglana. Jaglana, przepraszam, kasza jaglana i odjęcie glutenu z diety Roberta. Wiem, że ty również tego typu dietę sportowcom wdrażałeś, więc tutaj wrócimy sobie teraz do tych naszych sportowców. Wiele osób właśnie chcąc stracić na wadze czy nieco zmienić swoją sylwetkę, rezygnuje w ogóle z posiłków. No właśnie, i teraz co ty na to? Czy tutaj ta rezygnacja jest rzeczywiście metodą, czy lepiej odstawić niektóre produkty, jak na przykład ten nieszczęsny gluten, i wtedy dopiero możemy sobie tutaj podziałać na poważnie, czyli lepiej jeść czy nie jeść? Pozwól, że odpowiem na pytanie pytaniem. Czy auto może funkcjonować bez benzyny albo oleju napędowego? Zapewne. Jeśli jest elektryczna. No! Okej. Okay. Jeżeli znaleźliśmy furtkę. To jest dobre. Natomiast jeżeli jest to auto elektryczne czy cokolwiek, no to dobra, to nie będziemy wciskali tej wtyczki z prądem. Chodzi o to, że nasz organizm ma pewne wymagania. I okej, mamy coś takiego jak ketogenezę, czyli utwarzanie ciał ketonowych w momencie, kiedy ta żywność nie jest dedykowana przez powiedzmy okres kilkunastu czy kilkudziesięciu godzin. Dlatego często mówi się, że takie głodówki lecznicze, dwudniowe, trzydniowe, tygodniowe i tak dalej, mogą mieć jakiś wpływ zbawienny, mogą wpływać na procesy autofagii, czyli takiego wewnętrznego sprzątania i zjadania pewnych niechcianych elementów w organizmie. Super. Tylko pytanie, czy to się nadaje dla osoby, która jest na przykład ojcem albo matką dwójki małych dzieci, która ma 3-4 treningi w tygodniu. No, myślę, że to jest prosta droga do przemęczenia, przetrenowania, kłopotów z regeneracją nocną, wysypianiem się i tak dalej. Więc wszystko, co robimy, róbmy z głową. Ja to zawsze mówię, że te właśnie mnogie narzędzia w dietetyce, które mamy, mogą być porównane do takiej skrzynki z narzędziami. I okej, wkrętakiem fajnie jest sobie jakąś tam śrubkę wkręcić w odpowiednie miejsce, ale nikt normalny chyba wkrętakiem nie wbija gwoździa, prawda? Więc tutaj możemy powiedzieć, że mamy narzędzia dedykowane, które powinny być wykorzystane w odpowiedni sposób. Dlatego też przestrzegam przed tym, żeby obejrzeć jakąś najnowszą rolkę i stwierdzić, o, to będę ja. No, najpierw zbudujmy sobie tą wiedzę ogólną, a potem dopiero zobaczmy, czy to jest odpowiednie narzędzie. Jest tak naprawdę wiele opcji na wykorzystanie tego, natomiast zachęcam tutaj do rozwagi. Czyli raczej jednak jemy. Czy jemy gluten? Czy gluten jest tym złem, którego należy się pozbyć? No bo tu również jest i wiele rolek, i wiele teorii, i wielu specjalistów zabierało głos w tej sprawie. Jaka jest Twoja opinia, Twoje zdanie? Ja generalnie jestem spójny i jak to się mówi, tylko krowa nie zmienia zdania. Natomiast ja już wiele lat temu, bo plus minus od 2010 roku, więc już troszeczkę tradycji ma ten pogląd, mówię o tym, aby stosować w miarę możliwości dietę pozbawioną pszenicy. Bo tutaj kluczowe jest to, żeby powiedzieć, że nie chodzi o sam gluten, tylko chodzi o pszenicę. Pszenica, którą teraz używamy w tych czasach, ma blisko 40 składników o działaniu antyodżywczym. Gluten jest tylko jednym z nich. Więc nawet jak mamy mąkę pszenną bezglutenową, to jest mąka, która ma dalej 39 składników antyodżywczych w sobie, w tym inhibitory trypsyny. Mówiąc po ludzku, coś, co unieaktywnia pracę naszego żołądka. A potem zastanawiamy się, skąd mam zgagę, skąd mam refluks, skąd mam zapalenie błony śluzowej żołądka, skąd w następstwie mam SIBO, czyli taki brzuch jak w szóstym miesiącu ciąży, gdzie wiele osób mówi, słuchaj,
cokolwiek nie zjem, przysięgam, nawet napiję się szklanki wody, kawy, od razu po prostu ten brzuch tak jest. Miałam to. Dzień dobry. Także warto. I teraz też jest bardzo ważna kwestia. SIBO jest popularne od powiedzmy paru lat, od parunastu lat wiemy, że coś takiego jest. Więc paradoksalnie bardzo często idziemy do gastroenterologa, który mówi, nie wiem co jest, zrobię panu gastroskopię i kolonoskopię. Ani rurą w tę stronę, ani z tamtej strony oczywiście nic się nie pokazuje. Fizjologicznie jest wszystko prawidłowo. Natomiast test oddechowy, wodór i metan, oznaczający SIBO albo IMO, czyli przerost wodoru to jest SIBO, IMO to jest przerost metanu w naszym jelicie cienkim, może pokazywać, co takiego powinniśmy zrobić. I wielu też lekarzy mówi, dobra, damy rifaksyminę, ksifaksan, coś, co jest nazywane eubiotykiem, czyli to jest antybiotyk, ale dosyć łagodny dla naszej flory komensalnej, czyli tej prozdrowotnej, tej dobrej flory jelitowej, którą mamy w naszym jelicie grubym. Natomiast potem leczymy się, jest fajnie przez parę tygodni, po czym problem wraca i wraca i wraca. Entaterapia i problem wraca. Dlaczego? Bo nie spojrzeliśmy na piętro wyżej, czyli to, co dzieje się w żołądku. Bardzo często dyspepsja, zapalenie błony śluzowej żołądka, infekcja helikobakter pylori, czyli tą bakterią, która odpowiada za około 80% stanów zapalnych, właśnie to tak naprawdę powoduje samoistne przejście SIBO. Czyli wyleczmy żołądek, w jelicie cienkim unormuje się sytuacja. To jest właśnie też to, co mówił Hipokrates. By leczyć ciało ludzkie, konieczna jest wiedza o całości zjawisk. Znowu, nie patrzmy przez dziurkę od klucza, tylko popatrzmy sobie szeroko. I teraz dotknęliśmy tematu jelit. Tak, i ja bym właśnie chciała powiedzieć, jak sobie z tym poradziłam. Taką zdradzić tutaj małą sekretkę. Zdradź nam, Agnieszka. Systematycznie zaczęłam przyjmować rano probiotyk. I nie wiem, czy to akurat był strzał w dziesiątkę, ale mi to po prostu pomogło. To powiedziałbym tak, prawdopodobnie nie było to SIBO, a był to IBS. Dlatego, że przy SIBO, przy podaży probiotyków, prawdopodobnie byś sobie jeszcze bardziej zaszkodziła i powiedziałabyś, Boże, przecież wszyscy tak chwalą, że probiotyki regulują perystaltykę jelit, a u mnie jest jeszcze gorzej, co się dzieje? Tak właśnie reagują osoby z SIBO albo IMO. Więc jeżeli mamy jakieś wzdęcia, przelewania się w brzuchu, jakieś odgłosy, takiego wiesz, jak ja to nazywam Jurassic Park, nie? Jakieś tam odgłosy się dzieją w tej jamie brzusznej. To jest to IBS, czyli zespół jelita nadwrażliwego. Teraz, żeby było ciekawiej, przyjmuję to dwie formy. Albo zaparciową, albo rozwolnieniową, albo formę mieszaną. Czyli mamy najpierw 5 dni mamy kłopot z wypróżnieniem, a potem mamy tak naprawdę strzeliste wypróżnienia, nie wiem, 3, 4, 5 razy dziennie, prawdopodobnie po każdym posiłku. Czasami są po prostu same wzdęcia i takie odgłosy z naszej jamy brzusznej. I na to faktycznie pomagają wybrane szczepy probiotyczne, takie jak, uwaga, Lacti Plantibacillus Plantarum 299V. Mówiąc po ludzku, sam probi IBS biało-zielony, który pewnie większość z nas kojarzy z apteki czy ze sklepów internetowych i tak dalej. Fenomenalny produkt na tego typu właśnie zaburzenia. Ale są też bifidobakteria, streptokokusy i tak dalej, więc tutaj potrzebna jest nam obszerna wiedza na temat tej mikrobiologii, aby wiedzieć, jaki preparat dedykować. Dlaczego? Dlatego, że w mikrobiologii jest bardzo ważne to, że jeden preparat probiotyczny może nam pomóc na jednostkę A, a zaszkodzić na jednostkę B. Dlatego często mówimy, że właściwości tych preparatów probiotycznych są szczepozależne. Czyli ten jest na przykład na choroby skórne, ten na choroby autoimmunologiczne, ten na zaparcia, ten na wzdęcia i biegunki, a ten na jeszcze co innego. Więc tutaj trzeba wiedzieć po prostu, co zrobić. Ale być może Agnieszka miała po prostu trochę farta i dopasowała sobie ten preparat probiotyczny tak, że faktycznie udało się. Miałam probiotyk, który miał 3 miliardy kultur żywych bakterii, więc myślę, że coś tam się znalazło, co rzeczywiście pomogło i będę chciała Ci pokazać ten produkt. Bardzo proszę. To za kulisami zrobimy zdjęcia i pokażemy też resztę. Ale wróćmy do tych jelit. Dlaczego mówi się, że cała nasze zdrowie właśnie pochodzi z jelit? Tu również jest milion opinii na to, więc postarajmy się tą jedną konkretną przekazać. Znaczy, powiem prawdę. Dobrze. Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące mikrobiomu, bardzo często naukowcy nazywają go generatorem zdrowia i to znowu, to nie jest pogląd na ostatnich dni. To tak naprawdę już w latach 90. wiedzieliśmy, że ten mikrobiom jest naprawdę niesamowicie ważny, co niestety spotyka się z taką łezką trochę płynącą nam po policzku, kiedy wiemy, jak często też lekarze dedykują antybiotyki, zwłaszcza te o szerokim spektrum działania, czyli na przykład amoksycyklinę z kwasem klawulonowym, którą pewnie większość z nas kojarzy pod nazwą chociażby Augmentin. Czyli idziemy z anginą, idziemy z zapaleniem płuc, skrzeli Augmentin i jakby nie trzeba kontroli, bo to jest bomba atomowa. To rozwala wszystko. Więc co by nas nie trapiło, po prostu szerokospektralny antybiotyk rozwala wszystko, jak leci. Ja to bardzo często mówię, porównuję to na szkoleniach do sytuacji z poszukiwaniem Osamy Bin Ladena. Jakby zamiast wysyłać tam piechotę morską, Marines i tak dalej, moglibyśmy po prostu zbombardować Afganistan,
zabić po prostu do kilka milionów Afgańczyków, ale na pewno Osamy Bin Ladena też byśmy trafili. To jest właśnie sytuacja związana właśnie z użyciem takiego antybiotyku o szerokim spektrum działania, gdzie my po prostu zabijemy wszystko, w tym te bakterie komensalne. I tutaj pojawia się nasz kluczowy przyjaciel, wyrostek robaczkowy, której część osób nie ma, jeżeli mają taką bliznę z prawej strony. I tam jest tak naprawdę taki schron przeciwatomowy, czyli tam jest ta minimalna rezerwa, która się odtwarza. Natomiast kłopot polega na tym, że przy jednej 10-dniowej terapii, takim antybiotykiem o szerokim spektrum działania, nasza flora jest uszkodzona w takim optymistycznym wariancie na okres 4 miesięcy, mniej optymistycznym 4 lat. Super. Więc teraz, jeżeli ktoś co roku przyjmuje antybiotyk, to można powiedzieć, że ma permanentnie rozwaloną florę jelitową, która wpływa na układ odpornościowy, czyli znowu skłonność do alergii, do chorób autoimmunologicznych, jak atopowe zapalenie skóry, Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca typu pierwszego itd., ale także kwestie dotykające infekcji górnych, dolnych dróg oddechowych, układu moczowo-płciowego, więc jakieś tam nieprzyjemności z zapaleniem cewki, pęcherza i tak dalej też mogą nam się trafić. Skąd ten mikrobiom tak naprawdę się bierze? Generalnie wszystko dzieje się jeszcze w życiu płodowym. Jeszcze dosłownie parę lat temu myślano, że ten pęcherz płodowy jest jałowy. Okazuje się, że nieprawda. Już tam tak naprawdę następuje pewna probiotykoterapia. Potem taka zasadnicza probiotykoterapia, o której myślano, to kiedy dziecko przechodzi przez kanał rodny matki. Tam są tak zwane pałeczki Doderlina, czyli te pałeczki kwasu mlekowego obecne w pochwie, które dziecko chcąc nie chcąc wylizuje trochę, przechodząc przez ten kanał, a potem mamy karmienie piersią, czyli tak zwane momy, czyli mikrobiota odżywiająca się mlekiem, bardzo bogata w bifidobakteria. To jest bardzo ważne, bo w przeciwieństwie do osób dorosłych, przy czym ciekawostka, osoba dorosła pod kątem mikrobiomu, to już 5-7-latek, powinniśmy mieć u dzieciaczków bardzo mały zróżnicowany mikrobiom. Czyli tam powinno być 90% bifidobakteriów, troszeczkę enterokokusów, laktobacillusów i to by było na tyle. Natomiast ta specjalizacja wiąże się z późniejszym rozszerzaniem diety. Czyli jak to dziecko ma powiedzmy 8 miesięcy, 1,5 roku, 3 lata i coraz większą gamę produktów spożywczych zjada, tym bardziej ten mikrobiom się różnicuje i można powiedzieć przypomina mikrobiom osoby dorosłej. Za co odpowiada mikrobiom? Przede wszystkim za normalizację perystaltyki jelit, tak? Czyli właśnie wypróżnienia, wzdęcia gazy i tak dalej. Po drugie, kwestie dotyczące regulacji układu odpornościowego, czyli mniejsze ryzyko chorób autoimmunologicznych, alergii, czy właśnie infekcji jakichś bakteryjnych, tak, wirusowych, grzybiczych, wszystkiego po kolei. Ponadto metabolizm leków, czyli znowu, kiedy bierzemy leki, tutaj zaraz powrócimy, mam nadzieję, że starczy nam czasu trochę, do depresji, czyli do niestety bardzo modnej jednostki chorobowej, to tam też możemy powiedzieć, że terapia probiotyczna znacząco skraca i poprawia użycie tych leków antydepresyjnych, albo też tak naprawdę ogranicza konieczność ich zastosowania. Przyjmowanie składników witaminowych i mineralnych. W ogóle mikrobiom wytwarza część witamin, na przykład witamina B12, witamina K, witamina B2, B6. To jest też to, co zawdzięczamy naszym bakteriom jelitowym. Ponadto regulacja tak zwanego enterycznego układu nerwowego, czyli ta oś jelitowo-mózgowa, która zasuwa w dwie strony, ale tak naprawdę bardziej od dołu do góry niż z góry do dołu. Dlatego też w momencie, kiedy my się stresujemy, to mamy wrażenie, że okej, chyba potrzeba jest na toaletę, tak? Po co nam się ręce i tak dalej, plącze nam się język. Generalnie czujemy, że ten stres nas dojeżdża dosyć mocno. Stan naszej skóry, tak naprawdę multum rzeczy. Chyba prościej byłoby powiedzieć, na co na tę chwilę mikrobiom nie wpływa, niż wpływa. I dlatego ja, przyjmując pacjentów, czy właśnie tworząc takie nagrania jak dzisiaj, mówię przede wszystkim, że jeżeli chcecie rozpocząć od dobrej suplementacji, to poza witaminami i składnikami mineralnymi, przede wszystkim idźmy w dobrze dobrane produkty probiotyczne. Bo to jest absolutny gwarant i taka podstawa w budowaniu zdrowia. Wiele osób właśnie, które zgłasza się do nas, mówi, słuchaj, mijają te 3-4 miesiące od prowadzenia tej terapii, jestem innym człowiekiem. Nie stresuję się, mam inną skórę, lepiej się czuję, jestem odporny, wszyscy kichają, prychają, smarkają, a ja jestem w ogóle super. Dziecko poszło do żłobka, do przedszkola, cała grupa prycha, kicha, z takimi gilami chodzi, moje dziecko jest super. Także to jest coś, co faktycznie pokazuje, że w tą probiotyczną terapię warto jest wejść, ale poza tym, co mówiliśmy wcześniej, czyli czy jesteśmy w stanie fortyfikować tę dietę przy pomocy naturalnych produktów? No właśnie w przypadku probiotyków nie. Dlatego, że gdyby ktoś powiedział, okej, kiszonki, kiszone ogórki, kimchi i tak dalej, jakaś kapusta kiszona, jogurty, kefiry, to jest tylko wsparcie, ale nie podstawa. Jednak tak jak Agnieszka mówiła o tych 3 miliardach specyficznie dobranej bakterii probiotycznej, czyli to co mówiłem, szczepy mogą mieć właściwości właśnie określone typowo do jakiegoś danego szczepu, to ciężko byłoby w tych naturalnych produktach znaleźć konkretnie te, których my musimy dostarczyć. Oczywiście dobrze jest taki kefir czy kiszonkę przyswoić, ale jednak to jest dodatek, a jednak podstawa to jest właśnie ten produkt probiotyczny zamknięty w kapsułce.
Powiem tak, chcielibyśmy bardzo jeszcze porozmawiać właśnie o wpływie diety na kwestie związane z depresją, ale obawiam się, że czas już nas tutaj troszkę przegoni. Myślę jednak, że takie informacje znajdziemy też u Ciebie na kanale na YouTubie. Zostawimy Wam link, żebyście mogli je znaleźć. Kanał Kuby jest świetnie rozwinięty. Na pewno część z Was doskonale go zna, tak samo jak media społecznościowe. Także wszystko Wam podlinkujemy. Zanim to zrobimy, mamy jeszcze czas tutaj na ostatnie pytanie. Powiedz nam, Kuba, czy Twoi sąsiedzi, Twoi znajomi przyzwyczaili się już tak bardzo do ogromu Twojej wiedzy, że gdzieś zaczepiają Cię na ulicy, czy to w kolejce do sklepu i pytają, czy ten produkt mogą wziąć z półki, czy ten produkt lepiej zostawić. Może też podpatrują, co Ty sam kupujesz do siebie, do domu. Jak to wygląda? Będziemy chodzić za nim. Tak, właśnie dlatego pytam o to. Na porządku dziennym, przyznam się szczerze, zwłaszcza Dorotka, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, też pokazywała mi jakiś czas temu pewne popularne ciastka bezglutenowe i się pytała, Kuba, czy to jest w porządku? Ja mówię, tak, Dorotka, jest tam mąka bezglutenowa, ale także bezglutenowy cukier, bezglutenowy tłuszcz trans i od groma bezglutenowych kalorii. Także niestety właśnie, jak ktoś mówi, nie wszystko złoto, co się świeci. My chcemy mieć czasem taką złotą receptę na to, że jak coś nie ma glutenu albo nie ma cukrów, to jest automatycznie zdrowe. Tak nie jest. Dlatego znowu biję do tego, że jednak trzeba mieć tą podstawową wiedzę, że nawet paradoksalnie z tych dobrych i nieprzetworzonych produktów możemy przytyć, jeżeli zjadamy ich zbyt dużo. Więc jak są zaburzenia głodu, zaburzenia tej satysfakcji ze spożytych posiłków, to też możemy mieć kłopoty, chociaż jakby najedzenie się do oporu owsianką jest trudniejsze niż zjedzenie kilku croissantów z serem topionym i tak dalej. Także tutaj też jest to taka podstawowa kwestia, którą warto jest nadmienić. Naprawdę. My z Agnieszką teraz sprawdzimy Twój kalendarz, kiedy idziesz na zakupy, także będziemy Cię śledzić. Dobrze, będę miał paparazzi. Tak, tak, tak. Będziemy obserwować, co wrzucasz do koszyka, żebyśmy mogły wrzucić to samo. Bardzo Ci dziękujemy za czas, który nam poświęciłeś. Rozmowa szalenie wartościowa. Przyznam, że nie spodziewałyśmy się aż takiego ogromu informacji. Wow. Tak, także pięknie Ci dziękujemy. Państwu również dziękujemy, że z nami dzisiaj byliście w nieco innej formule, dlatego że jednak pod dachem. Zostawimy Wam wszystkie linki do kanału, do odcinka, o którym wspomnieliśmy. Także pięknie Wam dziękujemy za dzisiaj. Dziękujemy naszemu gościowi. Dziękujemy sobie, dziękujemy wszystkich. Dziękujemy pięknie. I na koniec oczywiście tradycyjnie stukniemy się. Tak właśnie. Teraz możemy tutaj... się troszeczkę krępowałam. Och, już tam. Dziękujemy za wszystkie tutaj rady, które otrzymaliśmy od Kuby. I tak, właśnie, i za mikrofon. Dobrze, także pięknie dziękujemy i do zobaczenia za 2 tygodnie.